Odcinek powstał we współpracy z marką Rituals. Kolekcja The Ritual of Mer opowiada o pozytywnej energii i dobrym nastawieniu do życia. Dzień dobry w moim stylu. Jest nas tutaj już 165 tysięcy osób. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jeśli do tej pory oglądając nie subskrybowaliście mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. A dzisiaj zapraszam na rozmowę ze wspaniałą dziewczyną, aktorką Magdaleną Lamparską. Zaczynamy. Magdaleno, Magdo, dzień dobry. Dzień dobry. Ale oczywiście muszę zacząć od tego, jak się czujesz, ponieważ za chwilę na świecie pojawi się wasze drugie dziecko, więc spotykamy się w takim, myślę, że magicznym też dla ciebie momencie, bo to będzie i pamiątka, i taki moment tuż przed, więc jak się macie? Właśnie myślałam o tym w takiej kategorii pamiątki, że będę mogła zawsze wrócić na kanał i zobaczyć, jak wyglądałam, jak się czułam. Jestem bardzo podekscytowana. Na pewno jest to duże wyzwanie i ta końcówka też nie jest łatwa, ale wydaje mi się, że to jest też taki moment, kiedy tak bardzo czuję się połączona z intuicją, z naturą, z ziemią i to jest naprawdę niezwykłe. Więc no, czekam, spakowane są walizki, więc zobaczymy. No. Mam nadzieję, że nie w wywiadzie, żeby wiesz, żeby nie przejść do historii. Czekaj, to uwińmy się szybciutko, żebyś miała tę chwilę dla siebie. Bo tak sobie, jak myślę właśnie o tobie i cię obserwuję, a znamy się przecież już tyle lat, to uważam cię za taką osobę oczywiście pełną witalności i energii, ale też wydaje mi się dobrze zorganizowaną. Czy ty jesteś taka, że co będzie, to będzie, czy jednak masz grafik, porządek i takie ptaszki stawiasz przy zadaniach? Można powiedzieć, że i tak, i tak. Zadaniowość jest we mnie, można powiedzieć, od dziecka, dlatego że jestem koziorożcem. Przez długi czas uprawiałam dużo sportu, siatkówkę, treningi. To też bardzo dodaje taki rytm, takiego powiedziałabym, takiej regularności i konsekwencji. Ale z biegiem lat uczę się odpuszczania i też wydaje mi się, że pandemia jest takim momentem dla mnie, kiedy musiałam odrobić lekcję i powiedzieć sobie, że czasami warto odpuścić, trzeba odpuszczać sobie, żeby po prostu nie zwariować. I wydaje mi się, że te dwie natury są we mnie i staram się je trzymać w harmonii po prostu, żeby być zdrową i dobrą dla siebie. Być zdrową i dobrą dla siebie, to by oznaczało takie bardzo dobre momenty w życiu. Masz patent na celebrowanie, jak się ogląda twój Instagram, to jest tam tyle piękna i zachwytu nad tym, co widzisz, co obserwujesz, co w małych rzeczach bardzo często też dostrzegasz. Tak, staram się, wiesz, wydaje mi się, że życie jest życiem i patrzę na człowieczeństwo w taki sposób, że te życiorysy nasze historie są bardzo różne. Wiadomo, że nie da się wszystkiego zaplanować, ale staram się łapać takie momenty, kiedy na przykład czuję, że jestem dalej ze sobą niż byłam wczoraj, albo że zrealizowało się moje marzenie, albo takie proste zachwyty dnia codziennego, jak dzisiaj mój syn powiedział mi: mamo, czy ty wiesz, że ty jesteś najpiękniejsza na świecie? I wtedy mam takie poczucie, że to jest właśnie życie. Że w takich zachwytach, że tak bardzo ważne jest to, żeby te momenty łapać, bo jeżeli oczekujemy i będziemy żyć w tej bańce mydlanej, że całe życie będzie nasze szczęśliwe i będzie usłone różami, no to wiadomo, że tak nie jest. A taka celebracja i takie właśnie te momenty są dla mnie bardzo ważne. Wydaje mi się, że też, wiesz, przezwisko Lampa zobowiązuje. I ja zawsze taka byłam. No, świecisz ostro. Zawsze byłam pozytywną osobą bardzo, która nie bała się iść przez życie odważnie. I mam taki charakter, że wolę spróbować i nawet jak się nie uda, to dla mnie już sama próba jest odwagą. I wiesz, wyruszyłam na tą przygodę z mojego miasta, skąd pochodzę, z nadmorza, ze Słupska. W rodzinie absolutnie nikt nie był, można powiedzieć, osadzony w sztuce,
aktorstwie to już w ogóle, tylko bardziej jestem wychowana w rodzinie naukowców. Moja mama jest matematykiem, tata fizykiem kwantowym, siostra doktorem chemii i ja z kosmosu. I pamiętam, wiesz, że po prostu już w szkole trochę tak dziwnie patrzyli na te moje marzenia i na moje poczynania, ale to dobrze, fajnie być innym trochę albo iść swoją drogą. Dziewczyna ze Słupska, tak jak mówisz o sobie, która pochodzi z takiej rodziny, zainteresowanej czymś kompletnie innym niż to, czym ty się dzisiaj zajmujesz, czyli aktorstwem, stała pewnie nieraz nad brzegiem tego morza, o którym tak ostatnio pięknie napisałaś, że jak patrzysz na to morze, to przypominasz sobie, gdzie to wszystko się zaczęło, gdzie te twoje marzenia miały swój początek. No dobrze, tylko marzenia, odwaga, a potem trzeba jednak, jak się już skoczy w tej wodzie, przetrwać. No nie, bo to nie jest tak, że wystarczy marzyć i wystarczy się odważyć coś zrobić. Najczęściej przewracamy się na tym, że potem trzeba być konsekwentnym, trzeba być właśnie oddanym, trzeba się poświęcać, trzeba sobie odmówić, no bo po odwadze zaczyna się krok następny, który się nazywa ciężka praca. Czy ty ciężko pracujesz? Bo zasadniczo chyba o aktorkach mówi się, że sobie leżą i pachną. O, wspaniale. Chyba też, Magdo, doskonale wiesz, co to znaczy ciężko pracować, więc ostatnio myślałam też w ogóle o kanale i pomyślałam sobie, że jest takie powiedzenie, trudne decyzje, łatwe życie. Łatwe decyzje, trudne życie. I absolutnie, wiesz, ja sobie zdaję sprawę o przekonaniu, że bycie aktorką to są czerwone dywany, okładki magazynów, popularność, blichtr i same przywileje, ale też staram się w ogóle w mojej codziennej pracy i też w komunikacji z fanami uświadamiać, że to jest decyzja. Decyzja o tym, że wstajesz rano i po prostu działasz. Po pierwsze, dlatego, że jest to zawód wolny. Po drugie, że jest to zawód wrażeniowy. I też ta wrażeniowość może wpływać na komfort twórczy. Mówię o na przykład takim czymś, jak jest casting. Często nie jest to oczywiste, ale my również chodzimy na castingi na samym początku naszej drogi zawodowej. Nie jest tak, że proponują tobie rolę, ale musisz pójść, stanąć w szeregu innych osób i zawalczyć i pokazać, że akurat ty jesteś tą postacią, którą reżyser obsady szuka. I w castingu pojawia się coś takiego, że jestem na przykład niewystarczająco dobra albo nie udało mi się, oni są lepsi. I wszystkie myśli, które... To jest w twojej głowie. Tak, znaczy wszystkie myśli, które mogą atakować nas, mówię o tej wrażeniowości, znaczy, że ty musisz udowodnić przed kimś, że zasługujesz na to, żeby dostać tę pracę. I ja też byłam w tej pułapce i oczywiście też często przegrywam rolę i też mi jest smutno i to jest bardzo zdrowe i normalne, ale zrozumiałam, że nie chodzi o to, kto jest lepszy. I nie chodzi, wiesz, o wyścig, żeby udowodnić całemu światu, że jest się najlepszym, tylko żeby w tym momencie dać siebie 100%, bo tylko na to mam wpływ. Ale jesteś zależna od tego, jaką decyzję podejmą, więc jeśli podejmą decyzję, że nie ty, a sama mówisz, że jest ci wtedy przykro, to czy to jest po latach tego twojego doświadczenia dobra reakcja? Bo przecież po prostu tylko... Tak myślę, po ludzku, nie pasowałaś do czyjejś koncepcji, ale to niczego nie mówi o tobie jako Magdzie i tobie jako aktorce. Dokładnie. Dlatego, nie pasowałaś do tego pudełeczka. Dlatego warto sobie rozdzielić swoje życia. Życie Magdy Lamparskiej jako osoby publicznej i po prostu Magdy, dziewczyny ze Słupska, która ma też inne pasje, inne zajętości. Jest nie tylko osobą publiczną i pamiętam taki bardzo silny moment w ogóle w moim życiu, kiedy musiałam to zrobić, żeby nie zwariować i żeby po prostu się nie przejmować tak bardzo tym, co jest dookoła, bo jak sama... Kiedy to było? Wydaje mi się, wiesz, to było dosyć wcześnie, bo to było na początku mojej drogi zawodowej, miałam 20 parę lat, jeszcze w szkole teatralnej. I jak sama wiesz,
to, co piszą media, albo to, jaka jest opinia na jakiś temat, totalnie nie ma odzwierciedlenia w naszym życiu. I szkoda, wiesz, że czasami nie mówi się o tym trudzie i o tej naprawdę dużej pracy, którą trzeba podjąć, żeby nie wiem, zagrać w filmie albo założyć swój kanał na YouTubie na przykład. No właśnie, bo przecież na ten krok też się odważyłaś, obie wiemy teraz, wow, jak ten chleb słuchaj, smakuje. Jestem pełna w ogóle podziwu, bo jestem aktorką, instagramerką, youtuberką, no naprawdę, nie sądziłam. Ale tak jest, prawda, że żeby się cieszyć też tym swoim życiem, albo nie zasmucać tym, że komuś w tym momencie na castingu nie pasowaliście do foremki, to po prostu wymyślacie sobie swoje rzeczy i ty parę tych rzeczy wymyśliłaś. Tak. Ponieważ chcę Cię pochwalić za taką uważność na kobiecość, uważność na dziewczyńskość, na siostrzeństwo, na relacje, bo już wiele lat temu, zanim ten temat stał się taki modny i taki prawdziwy dla nas kobiet, to Ty już ze swoją koleżanką, przyjaciółką Olgą Bołądź stworzyłyście fundację Girlsy. Girlsy, tak. Ładna nazwa. Dobrze. A jeszcze, co to jest girlsowanie, Magda? I jeszcze Jowitą Radzińską. Jesteśmy we trzy w fundacji. Ona jest socjolożką i etyczką. Tak. Doktorą filozofii również. Girlsować to znaczy wspierać się nawzajem w kobiecym gronie. Girlsować to znaczy cieszyć się razem w kobiecym gronie. Girlsować to znaczy inspirować się nawzajem w kobiecym gronie. Stworzyłyśmy fundację Girlsy, która, ta nazwa w ogóle powstała od tego, że nazwałyśmy tak plik w komputerze Girlsy napisane po polsku, nie po angielsku i tak już zostały, ale stwierdziłyśmy, że ktoś gdzieś nam zabrał taką naszą dziewczyńskość, że w naszym rozwoju na początku jesteśmy nastolatkami, dziewczynkami, potem nastolatkami, nagle już kobietami, matkami, żonami. Ale gdzie jest ta dziewczyna? Gdzie jest ta dziewczyna, tak, która jest jeszcze ta dziewczyna? Niedawno była tak szalona, która mogła popełniać błędy i właśnie w tej dziewczyńskości są też te błędy. To znaczy, że jest ta spontaniczność, ta energia, ta radość. I chcemy, żeby girlsem mogła być każda z nas. Bez względu na to, czy mamy 15 lat, czy mamy 70 lat, bo dziewczynami jesteśmy zawsze. I też stwierdziłyśmy, że potrzebujemy takiej my przestrzeni osobiście, żeby tworzyć, dlatego że kreatywność, wierzę w to bardzo, potrzebuje bezpieczeństwa. I nawet jak są to uwagi, to nie jest to hejt, tylko są to konstruktywne uwagi. I wtedy mamy namacalny rozwój. Więc stworzyłyśmy taką fundację, w której czujemy się bezpiecznie, czujemy swoje wsparcie. Jest ta fundacja oparta na przyjaźni, ale to też nie jest usłane różami, bo nie o to chodzi, żeby wystawiać sobie laurkę, ale po prostu pracujemy nad naszą komunikacją i cały czas się rozwijamy, żeby być wobec siebie nawzajem uważnymi, żeby być czułymi, ale też nie zamiatać, wiesz, spraw pod dywan, bo wydaje mi się, że to jest największy problem w ogóle kobiet i współpracy ich, że nie są do końca wobec siebie szczere i nie załatwiają spraw wprost. To jest ciekawe, bo to nas tak bardzo różni właśnie od chłopaków i mężczyzn, że oni wykładają kawę na ławę tak. W drugim nas... zdaniu i załatwiają sprawę, a my faktycznie niestety lubimy sobie pokisić, tak. Lubimy pomyśleć, a dobra, nieważne, ale pod to i tak dywan, wyjdzie, zamieść, tak, komuś tak, innemu tak. Powiedzieć. A, nie będę się czepiać. Tak, no niestety tak jest. Ale też jakby nie krytykujmy tego, dlatego że my w kobiecej współpracy jesteśmy bardzo krótko ze sobą. Kobiety nie miały możliwości ze sobą współpracy, więc mam takie poczucie i ogromną nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy i że teraz naprawdę jest czas do tego, żeby tworzyć kobiece grupy, wyłącznie kobiece grupy. I to nie jest dyskryminacja mężczyzn,
tylko my naprawdę musimy ze sobą pobyć i popracować i potworzyć fajne rzeczy, więc cieszę się, jestem bardzo dumna z tego i chyba też jak zastanowię się o tym wpływie, o którym powiedziałaś, to fundacja jest takim na pierwszej pozycji z tego, z czego jestem najbardziej dumna, bo też umówmy się, prowadzenie fundacji to nie jest wyłącznie kreowanie i jakby ta taka, powiedziałabym, artystyczna strona tego, tylko również administracja, więc bardzo dużo różnych kompetencji się uczę i to jest bardzo budujące i na pewno bardzo rozwojowe. Czyli rozumiem, że z tych zmian tę energię do działania czerpiesz. Tak, to znaczy dla mnie, wiesz co jest, dla mnie nie ma nie, dla mnie jest jak. Jak to można załatwić, jak można się tego nauczyć, jak to można obejść i jestem, wiesz, wydaje mi się, że w sprawczości jest takie coś, że koncentruję się wyłącznie na tym, bo czasami mamy takie poczucie, że ta góra, którą sobie wyobrazimy, na którą musimy się wspiąć, może nas przerosnąć. I na przykład odkładamy to, bo musimy, to jest za trudne. Ale jeżeli wykorzystamy zasadę małych kroków, czyli jeżeli podejmiemy decyzję, że jutro wykonujemy jeden malutki krok, żeby być bliżej tego swojego celu, szczytu, na który wchodzimy, to okazuje się, że po jakimś czasie jesteśmy na tym szczycie. Ja lubię sobie minimalizować tę perspektywę, dlatego że jestem w tych krokach i to mi daje dużą satysfakcję, że cokolwiek robię, a nagle niepostrzeżenie, wow, stoję na szczycie góry, o której myślałam jeszcze jakiś czas temu, że jest tak bardzo wymagająca i trudna. Żartowałaś kiedyś sama, że za każdym razem, kiedy rodzisz dziecko, wydajesz też książkę. Kiedy na świat przyszedł kilka lat temu wasz syn, to pokusiłaś się o pracę na temat życia i twórczości Polinegri. Teraz mam w ręku rozwojownik, czyli taki twój wasz fundacyjny notes o rozwoju, który ma piękną, o kobiecym rozwoju, który ma taką piękną metaforę kobiecego życia jak ogrodu, do którego chcemy wrócić, wejść i zobaczyć, jak jest tam pięknie, a jeśli trzeba coś podlać, to zrobić, a coś przyciąć, to też zrobić. No i tak sobie tutaj otworzyłam na którejś stronie, bo to są różne zadania i takie myśli do przepracowania dla dziewczyn, które sięgną po ten rozwojownik. I tu jest na przykład coś takiego, jak karmić ducha. No to mi powiedz, Magdo Lamparsko, żartowałam, Lampo droga. Jak ty karmisz swojego ducha? Czym go karmisz? Chciałabym nawiązać do sytuacji porodowo-wydawniczej, bo wydaje mi się, że tego jeszcze nie było. Tak, to jest bardzo, no to jest prawda i bardzo mnie to bawi, ale tak się wydarza, że zawsze jak rodzę dziecko, to coś wydaje również. Ja karmię mojego ducha w bardzo prostych rzeczach, jak bycie blisko ze sobą oraz wrócenie i kochanie swojej rodziny. Też kontakt z naturą jest dla mnie bardzo ważny, jeżeli chodzi o duchowość. Mam takie poczucie, że w naturze wszystko wraca do jakichś takich normalnych proporcji dla mnie, ale też lubię takie historie o duszy, którą toczę z moim synkiem. Że na przykład on wierzy w to, że na przykład on nas wybrał i że to on przyszedł do naszej rodziny. I tak samo z naszym kolejnym członkiem rodziny, na którego czekamy, to że też ta dusza nas wybrała. I nie chciałabym, wiesz, kategoryzować tego, chciałabym bardziej, żeby każda osób, które sięgną po ten notes, spojrzała na swoją duchowość swoimi oczami. Więc duchowość jest bardzo dla mnie ważna i cieszę się, że też ten kontekst jest poruszony w notesie. Ale prywatnie ty i Bartek, twój mąż, wzięliście ślub, jak rozumiem, katolicki w Watykanie. Tak. Czy to też było dla ciebie istotne, żeby to zrobić w taki sposób właśnie? Mhm. Tak, było to dla mnie istotne, żeby to zrobić w taki sposób. Zresztą to nie przez przypadek akurat wybraliśmy Rzym na miejsce naszego ślubu, dlatego że mój mąż tam mi się oświadczył. I my z Bartkiem lubimy sobie tworzyć takie filmowe momenty w życiu,
żeby jak było, jak jest gorzej, to żeby do nich móc wrócić i żeby gadać i gadać i pracować nad sobą. I oboje jesteśmy wychowani w religii katolickiej, też jakby pochodzimy z tradycyjnych rodzin, ale też ta duchowość jest dla nas po prostu ważna. Poza tym był to bardzo piękny moment, bo byli z nami nasi przyjaciele, nasza rodzina i zrobiliśmy to po swojemu, tak jak chcieliśmy, nie tego, jak oczekują od nas inni, więc mamy piękne wspomnienia. Ja o to pytam właśnie w tym kontekście, o czym wspomniałaś już wcześniej, że gdyby tak na was popatrzeć tylko powierzchownie, to jesteście tak piękni, tak zdolni, tak szczęśliwi, uśmiechnięci, świecący, że wydaje się, że wszystko się układa. Wiesz, jak się, rozwija się jak ta trawa z rolki, nie? I po prostu tadam, i jest zielona. No, ale to, właśnie... To zdradzę ci sekret, już sama, co powiedział mój mąż kiedyś, że nikt inny by ze mną nie wytrzymał. Więc tak. No, wiesz, zagrałaś ostatnio w jakimś filmie po skrobienie z łyśnicy, jakoś to tam rozumiem. Natomiast nie wyglądasz na taką, z którą życie wydaje się być skomplikowane. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to nasze takie też kobiece, magiczne myślenie, że wystarczy przypieczętować coś, no nie coś, tylko coś ważnego, czyli relacje, związek, węzłem małżeńskim i po prostu potem już, wiesz, aleluja i do przodu i zawsze będzie fajnie. A to jest właśnie guzik, prawda? Że my mamy takie przekonanie, że jak już zdobędziemy tego księcia z bajki, to po prostu książę z bajki nas, wiesz, uratuje, obejmie w talii i po prostu poprowadzi przez życie. Jak trudno jest odwracać tego kota ogonem i tłumaczyć, że tak naprawdę to samo się nie zrobi. To jest jak ze wszystkim. Jak z każdą jedną rzeczą w życiu, którą mamy i nad którą trzeba pracować. Więc twój patent, czy też wasz patent na pracę nad trudnymi momentami, to oprócz tych fajnych filmowych chwil, które sobie wspominacie, jest jeszcze coś? To jest niezwykłe, wiesz, bo ja na terapii bardzo pracowałam nad tym kontekstem i tą bajką Kopciuszka i pantofelka i uratowania i tej wieży, na której często my kobiety się zamykamy, spuszczamy włosy i czekamy na tego księcia. Okazuje się, że książę jest kulawy albo stoi w korku, a nasze włosy są doczepione. I wiesz, i pamiętam na terapii, moja terapeutka powiedziała mi, ale pani Magdo, ale to kobieta wybiera partnera, to nie partner wampir albo jakiś, nie wiem, superbohater przylatuje, Superman, Batman i panią uratuje, jeżeli długo i szczęśliwie. Ja pamiętam wtedy jakoś eureka na mnie spłynęła i pomyślałam sobie, wow, dobrze, to teraz ja muszę zejść z tej wieży i zacząć po prostu się rozglądać i szukać, po prostu poznawać ludzi, a nie być uwięzioną w swoich jakichś myślach, oczekiwaniach księżniczką, która czeka na księcia, który ją uratuje. I tak poznałam mojego męża. To ja go poderwałam. To ja się odważyłam zrobić ten pierwszy krok, bo zobaczyłam, że jestem uwięziona nie dość, że jeszcze w wieży jako ten kopciuszek księżniczka na ziarnku grochu, to jeszcze jestem osobą publiczną i jestem tak zdystansowana od ludzi, bo mam takie poczucie, że oni o mnie coś wiedzą, a ja o nich w ogóle nic. Więc zrobiłam pierwszy krok. I to był strzał w dziesiątkę, dlatego że był wolny, więc i poznaliśmy się i spotkaliśmy się. Wydaje mi się, że w ogóle najtrudniej w XXI wieku się spotkać, bo często jesteśmy paradoksalnie, tak, bo często jesteśmy zapracowani, tak. Albo jesteśmy w tej przestrzeni bardzo internetowej, gdzie trochę brakuje nam tego osobistego kontaktu a my z Bartkiem na siebie trafiliśmy. Doceniliśmy to, choć też na początku nie było łatwo, bo Bartek jest z Częstochowy, a ja mieszkam tutaj, więc mój mąż zmienił całe życie dla naszej rodziny i jestem bardzo mu za to wdzięczna, bo to była ogromna odwaga. Ale to, jakie było twoje pytanie, to jest to, że
Wiesz, no wiadomo, że w przestrzeni internetowej wszystko może gdzieś wyglądać kolorowo i wszystko jest takie piękne i te piękne zdjęcia i wszystko pięknie, ale prawda jest taka, że najważniejsze w związku to jest to, żeby rozmawiać ze sobą o tym, co jest niewygodne, o tym, co jest trudne. I my mamy taką metodę, że zawsze przed trudną rozmową ustalamy zasady, że to, co mówi ta osoba, to ta druga osoba nie tylko słucha, ale usłyszy to i przyjmie do siebie. Bo często w rozmowach jest tak, że odpieramy to atakiem. Ty mówisz, nie umyłaś naczyń. Jak ja nie myłam naczyń? Wstawiłam zmywarkę. Czyli żeby usłyszeć to, że dla tej osoby to, że ty nie umyłaś naczyń albo że jakby jest to jakąś konsekwencją, jest to dla niej ważne. I żeby tego nie oceniać, tylko żeby to przyjąć do siebie. I tak, i wiesz, no jesteśmy osobami też bardzo temperamentnymi. Jak jeździmy do Włoch, to wszyscy myślą, że mój mąż jest Włochem, bo też tak trochę wygląda. więc no docieramy się, ale patrzymy w jednym kierunku i rodzina dla nas jest bardzo ważna. Dla mnie jest jakimś takim niezwykłym fundamentem w tej niepewnej i takiej, wiesz, totalnie chaotycznej pracy, gdzie dużo się dzieje, jest dużo emocji. To zawsze wracam i ląduję na mojej planecie dom i dbam o nią. Przy tej rodzinie, Magda, chciałam się zatrzymać, bo wiem, że to jest dla ciebie też bardzo ważne. Za chwilę będzie was więcej w domu. Ale myślę też o tym w kontekście twojej najbliższej rodziny, która mieszka w Stanach i tym, że ty masz cały czas kontakt, nie tylko ponieważ jesteś aktorką z Kalifornią, tylko dlatego, że tam mieszka twoja rodzina. Czy ty się w związku z tym czujesz trochę taka, nie wiem, czy samotna to jest dobre słowo, ale jednak oddalona, bo w Słupsku już nie ma tych, którzy są najbliżsi. Masz teraz swoją rodzinę w Warszawie, no ale jednak serca twego część tam w tej Kalifornii mieszka, nie? Ja znam dobre słowo. Samodzielna. Moja rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, kiedy miałam 18 lat i dokładnie dostawałam się do szkoły teatralnej. I paradoksalnie moja siostra wyemigrowała do Los Angeles, do Hollywood, do słonecznej Kalifornii. I pamiętam, po dostaniu się i po już tych zatwierdzonych egzaminach, pojechałam tam po raz pierwszy i zrozumiałam, że jeżeli myślę sobie o sobie poważnie w kategorii aktorka i pracy w filmie, to jeżeli zostanę w Hollywood mając 17 lat, to Hollywood mnie pochłonie. To znaczy nie jestem zupełnie przygotowana na ten rynek, na ten ogrom, na ten, można powiedzieć, bardzo poważny, brutalny show biznes. Dlatego postanowiłam, że zostanę w Warszawie, bo spełniło się moje marzenie. Dostałam się do szkoły teatralnej wymarzonej. A moja mama poleciała do mojej siostry pomóc jej w opiece nad jej dziećmi. I można powiedzieć, że wiesz, nie było mi do końca po drodze z byciem samodzielną. W takim naprawdę dużym znaczeniu, no bo jednak jeszcze w tamtych czasach, no to umówmy się, nie było wszystkich tych sposobów komunikacji jak teraz, że możemy przez telefon się połączyć i widzimy się, tylko trzeba było iść do kafejki na plac bankowy, na najtańsze połączenie, no bo na droższe nie było stać i wtedy wiesz, to były komunikacje raz na 3 tygodnie albo taka rozmowa telefoniczna. Ale wiesz co, mam taką też dużą w sobie dozę, nie wiem, można powiedzieć, takiego docenienia siebie, że dałam radę, że pomimo tego, że zostałam sama, wspaniale, nie zgubiłam się, nie zatraciłam się i też wiesz, to była taka perspektywa, że kto jak nie ja, jeżeli ja sama nie dam rady, no to nikt mi nie pomoże, ja nie miałam wyjścia. A jeśli chodzi o tę drugą stronę, no to też w pewnym momencie, jak miałam 26 lat, pomyślałam, hej, moja rodzina jest w Los Angeles, w Hollywood. To by było absurdalnie nierozsądne nie zobaczyć, jak jest po tej drugiej stronie, jeżeli jestem aktorką.
I wtedy zaczęłam bardzo często tam podróżować i rozszyfrowywać, jakie są różnice między pracą tam, a pracą w Polsce. Mhm. I to było dla mnie niezwykłe, dlatego że ja ściągałam, wiesz, te kreacje czerwonych dywanów, te szpilki, ubierałam tramki i chodziłam do szkół. Eksperymentowałam z różnymi metodami aktorskimi. I to mnie tak ładowało i tak karmiło, że przyjeżdżałam i zaczęłam wygrywać castingi, dostawać nowe propozycje. Więc ja bardzo jestem szczęśliwa, że moja rodzina tam mieszka, bo też mogę tam przebywać i ich oczywiście odwiedzać, ale też przede wszystkim się inspirować, bo Kalifornia to naprawdę bardzo wspaniałe miejsce twórcze, gdzie zbiera się śmietanka artystów z całego świata, którzy po prostu chcą razem tworzyć. Magda, a czy ty potwierdziłabyś taką moją tezę, że ty sama piszesz scenariusz swojego życia? I tak, i nie. Lubię robić sobie rozeznanie, na co mam wpływ. I na co mam wpływ, na pewno tak. Ale też na wiele rzeczy nie mam wpływu. I poddaję się temu, co mi przyniesie życie. Staram się nie wybiegać zbytnio w przyszłość, tylko żyć tu i teraz. I cieszyć się z tego, co mam, a nie myśleć o tym, czego nie mam, albo o tym, co chciałabym mieć. Mi się wydaje, że ta elastyczność w życiu jest bardzo nam potrzebna, żeby zbytnio się nie przywiązywać do swoich planów. Jest takie powiedzenie, że opowiedz Panu Bogu o swoich planach, to się uśmieje. Troszeczkę to zmieniłam na pewno, ale coś w tym jest. Ja przez to, że mam też zawód wolny i on się cały czas zmienia i naprawdę mogę zaplanować coś z małym wyprzedzeniem, to może do takiej formuły życia jestem po prostu przyzwyczajona, że staram się reżyserować moje życie w krótkoterminowych odległościach, ale też uczę się ogromnego luzu. Na pewno tego uczy mnie macierzyństwo, tej elastyczności. Oraz pamiętam, moja wspaniała agentka Iwona Ziółkowska-Okapiec powiedziała, że z sukcesów trzeba się tak trochę cieszyć, a z niepowodzeń tak trochę martwić i przejmować i płakać. Że jakiś ten taki, taka zdrowa równowaga, wydaje mi się, że w tym świecie i w tym zawodzie pełnym takich skrajności, to jest bardzo pomocne, więc mam wyreżyserowane życie mniej więcej, bo też daję sobie dużo tutaj, bardzo dużo przestrzeni do improwizacji, do listopada, bo w listopadzie już wracam na scenę i mam nadzieję, że zaproszę Ciebie w końcu do teatru na zabawę i na spektakl Klaps 50 twarzy Greya. I na zabawę formą i parodię, można powiedzieć, nabijamy się z tego tytułu, w jakim kierunku idzie literatura i tak. Ten spektakl gram już od 2014 roku, więc do tego momentu mam życie, można powiedzieć, lekko zaplanowane. A potem zobaczymy. Krystyna Janda powiedziała kiedyś o Tobie, że Magda Lamparska może zagrać wszystko. I na koniec chciałabym Ci bardzo życzyć tego, bo wiem, że to ważne, żebyś mogła nie udowodnić, żebyś mogła z tym zdaniem sobie zawodowo pożyć, tak się nażyć, jak powiedziała tutaj kiedyś jedna z moich rozmówczyń, żebyś sobie pobawiła się właśnie tym i w tym. I myślę, że to są takie dobre życzenia dla aktorki, nie? Bardzo, bardzo dziękuję. Zawsze to stwierdzenie pani Krystyny niezwykle mnie krępuje, bo to jest dla mnie osoba, która bardzo mnie inspiruje i też cieszę się, że mam możliwość pracować z panią Krystyną i patrzeć w jej kierunku i aspirować. I zresztą pani Krystyna to przede wszystkim jest świetna osoba, świetna kobieta i niezwykle zabawna, więc kurczę, żeby wziąć was tam z kanałem do naszej garderoby, żebyście posłuchali tych anegdot, to naprawdę... To by było. Więc bardzo, bardzo dziękuję. To są bardzo ważne życzenia. Domyślam się.
A zdradzisz płeć dziecka, które ma się pojawić? Zdradzę, ale jak się urodzi. Super. Tak postanowiliśmy z mężem moim, więc tak, zdradzę. Nie, oczywiście. Tak. I upajam się trochę tym stanem, bo już niewiele mi zostało. Dostrzegam w nim ogromne plusy, ale również minusy i mam nadzieję, że w zdrowiu to wszystko się zakończy. Niech tak będzie. Magda, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, że masz wrażliwość na piękno, że widzisz w świecie i w otoczeniu zachwyt i że dzielisz się tym. Bardzo to jest piękne. Wszystkiego dobrego dla Was. Bardzo dziękuję, Magdo. Do zobaczenia Magdo. Na zakupach, na naszej dzielni. Na naszej dzielni. I bardzo, wiesz, dziękuję Tobie też, jak już jesteśmy w dziękczynnym etapie. Bardzo dziękuję Wam, dziewczyny, i też Brzozie. I w ogóle wszystkim osobom, bo też na pewno jest bardzo wiele osób, które pracują przy kanale, za to, że stworzyłyście miejsce. Wiesz, to jest, ten kanał nazywa się W moim stylu, ale ja też uważam, że to jest mój styl i bardzo się z tym stylem identyfikuję. I wiele rozmów jest dla mnie bardzo inspirujących, bardzo budujących, więc jak mój cały domowy świat bardzo mnie potrzebuje, to ja zawsze wtedy zamykam się w zaciszu i jestem w moim stylu, więc dziękuję Wam za to, że zrobiłeś takie miejsce, bo na pewno wymagało to bardzo dużej odwagi, żeby podjąć taką decyzję, ale warto, bo wydaje mi się, że to docenienie, które dostajecie, jest też bardzo satysfakcjonujące, więc ja Wam dziękuję. Poszłyśmy za głosem naszych serc po prostu. Magdo, całusy. Całusy. Dziękujemy, papa. Ściskam Was, dziękuję bardzo. Dzisiaj to jak zwykle już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w komentarzach. Na nie liczę. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapki w górę. Też zawsze bardzo lubię sobie obejrzeć od Was. Pięknego wieczoru, pięknego dnia, pięknego poranka. Nieważne, o której nas oglądacie. Do zobaczenia.